Flash. Wtyczka, która była używana przez wiele pokoleń, przez wiele lekcji informatyki, przez wiele lekcji w szkołach i przez wiele godzin w domach. 31 grudnia zostaje ona usunięta. To jest ostatni dzień, kiedy będzie można grać w te gry i ten dzień jest dzisiaj. Więc jeżeli chcecie zagrać w jakiekolwiek gry, które pojawią się w tym filmie, dzisiaj macie okazję. Panie i panowie, pierwsza gra znajduje się na stronie, którą wszyscy powinni znać, gry.pl. Jest to, panie i panowie, jedna z najlepszych gier, jakie powstały kiedykolwiek na Flashu. Jest to Bombit i jest to pierwszy oryginalny Bombit, panie i panowie. Ja nie muszę tego przedstawiać naprawdę. Jeden gracz, easy, zagramy sobie, mój Boże, zielonym, czemu nie? I mój Boże, czy jeszcze pamiętam, jak tą grę się grało? Oczywiście kserujemy strzałkami, bomby stawiamy z pasji, mamy różne, o właśnie, umiejętności, które możemy dostać. I to jest pierwszy oryginalny Bombit, bez żadnych, nie wiadomo czego, no nie? I on był, oh shit, on był najlepszy Bombit, jaki kiedyś powstał. O, już jeden kill i tu będzie drugi teraz, pięknie. Te gry, szczególnie właśnie Bombit, były niesamowite kiedyś. To powinien chyba większe wrażenie mieć teraz, tak jest, oj, to znaczy, o, jeszcze szybko zostałem, nice. Na pewno żółciaku nie ma. No chodź tu. Ej, nie udało się. Może za chwilę się uda, to powinno się teraz udać. Nie wiem, czy ja nie mam tarczy przypadkiem, ja chyba mam tarczę. Chyba więcej bomb teraz stawiać. O, chyba... Nie umrę. Prawie umarłem. Udało się! I super. Zagramy jeszcze jedno będę. Mamy troszeczkę gier do zobaczenia, więc zagram sobie jeszcze jedno będę, żebyście pamiętali, żebyście nas zawsze zapamiętali, na czym polegał stary Bombit. Staram się, wiecie, w końcu tego dostać. Szybko załatwić, zabić i to wygrać. Oczywiście mamy czas ograniczony po lewej. Proszę, punkty. Kamil, jest synowe być. A, sterowanie to jest toporne, mimo wszystko. On chyba dostał, ale miał tarczę chyba, mi się zdaje. Wow. Dwie na nas wybuchły, okej. On się nie chce tutaj złapać, no. Jakby go tu ubić. Zbyt otwarta przestrzeń jest dookoła, żeby go ubić tak umiejętnie. Goddammit. Goddammit. Chodź tu. Przestań stawiać opór. O, świetnie zrobiłem. O Boże, o nie, umrę. Blisko było. Masz, gin. W końcu. Zdechnij. Jakie omrażenie. Wow. Zajebiście mi poszło w takim razie. To był Bombit. Pamiętajcie, macie ostatni dzień dzisiaj, żeby pograć w te gry. Jakiekolwiek gry, które się pojawią. Przerzucamy się teraz, moi drodzy, na Wyspę Gier. Bombit to była moja ulubiona gra z gry.pl, natomiast moją ulubioną grą na Wyspie Gier, Wyspa Gier.pl, bardzo fajna strona, była jedna gra. Był to Hobo, panie i panowie. Jedziemy na easy, oczywiście. Hobo to jest gra, w którą chyba grałem najwięcej ze wszystkich, jakie się pojawią tutaj. Po prostu zawsze próbowałem zrobić cokolwiek w tej grze, przejść dalej, pokonać przeciwników. Po prostu jest nostalgia dla mnie, grać po prostu znowu w tej gry. Po raz, w sumie dzisiaj ostatni, niestety. Możemy zmienić jakość, możemy zapauzować, wszystko możemy robić, okej. Get ready, go. Okej, ale kliknij mi na ekran. Właśnie te gry flashowe, że jakby nie było to kliknięte na ekranie, to była lipa, nie? Cyk, udało się. Czasami jakoś nie mam umiejętności? Nie. A możemy wziąć butelkę i możemy ją potem rzucić. Także hobo, grę z grą o wkurwionym, bezdomnym hoboku, który się zdecydowało, że nie mógł sobie siedzieć spokojnie, tylko musiał odejść z tego miejsca, w którym sobie leżakował. Więc on postanowił się zajmować i rozwalić każdego, kto mu zagrozi drogę. Dostajemy nową umiejętność, to jest chyba kasłuk. AS, tak. To jest plunięcie, tak. Kasłuk. No to będzie kasłuk. Pstyk, gnoja. Nic mi nie zrobiłeś, ale i tak ci rozwalę łeb. Jestem zajebisty.
O! Opaki widzę tutaj już. Co, nie jesteście happy, że rozwaliłem wam kolegę? Przykro mi. Ja tylko są takie proste teraz. O, to jest szmak. Szmak jest potężny. Cyk. Ciekawe, czy się, to jest oczywiście jedynka, to jest oryginalna część. Ciekawe, czy się udają ukończyć w pierwszym odcinku. Byłoby spoko. Psyk, 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 jeb, 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 gnoju. Benac? Ja jestem najlepszym bezdomnym, nie ty. I tu się pojawia pierwszy kod, po tym jak to przejdziemy, to jest pierwszy checkpoint o nazwie Hot Dogs, czy Hot Dog, nie pamiętam. A pierwsza leci mała, mam torebkę, mama tam torebką przywali. To może być średnie, a ty masz butelkę, co? Dawaj tą butelkę. To jest tak piękne. A koniec części są jeszcze lepsze. Co, idzie, tak nie zrobiliśmy kobiety nic, ale jak mówię, jestem wkurwionym bezdomnym i będę bił każdego, kto mnie zagrozi drogę. Checkpoint Hot Dogs. Password oczywiście. I lecimy dalej. Możemy szybciej polecieć trochę. I byk! A chciałem mu z bebzola. I jakaś nie udało mi się. A byłeś czarny, to jesteś żółty. Co wy chcecie, gnoje? Ja wam dam. Fuckers! Wyżywam się na całym świecie za to, że ludzie wyżywają się na mnie. Bek? Byłoby fajnie, gdyby bek było beka. No nie? Guzikami. Byłoby clever. Nie powiem, że nie. Dobra, milady. Jesteś po ścianę, więc masz przerąbane. Z mojej władzy żulowskiej. Styk. Dziedziuś? Ty i tak już jesteś stary, więc możesz sobie paść już. Siema, panie policjant. O, ty kurwa, pałon? Ja ci zaraz pokażę. Ja ci pokażę żulowską pałę. Ci zdziwisz. Burgers. Hot dogs, burgers. Everything, dobra, padaj, pie. Muszę komuś z brzucha wjechać, bo nie będę z tobą. Cyk! Właśnie, nie beknęłem jeszcze na nikogo. Trzeba naprawić. O, pięknie. Tyle kombosów na raz. Nieważne, klikamy AS, coś się na pewno kiedyś zadzieje, nie? Dobra, ta dwójka się boi, ale ten jeden czarny oczywiście waleczny. Nie, żebym był rasistą, ale to jest śmieszne. Że czarni są najbardziej waleczni w takiej grze. Oh well. Czarni mają największy problem do bezdomnych. O, tu będzie boss, chyba będzie szef futbolistów tu będzie jako boss. I ta piłka jest fajna, bo tą piłką można ile się chce rzucać tak naprawdę i to jest spoko. Dajcie mi tą piłkę. Zginiesz od piłki. Dobra, nie, myślałem, że to był tamten, który miał mało życia. O ty kurwa. A ty tak nie był. Cyk. O, jest boss, jest boss, jest boss. Bossowie są tacy, że mają dużo życia. Są szybcy bardzo, jak widzicie. I nas szarżują za każdym razem. Ale boss sobie padł. Mamy teraz jańsko jako moc. Password Parklife. O, jest w niej kolor skóry, ciekawe. Tak chcesz? No piękne. It never gets old. No i kadał, ponieważ się usuwa niestety. Ej, nie uciekłeś przy ścianie, to uważaj, sobie po prostu tak pojedynczo po prostu go uderzać. Jak ucieka oczywiście, jak nas biją, to im przyjdą oczywiście do nas, więc... Kurde! Nie, to się martwić, nie? Go away, o nie! Ja tu wjeżdżam na dzielnie i rozwalam każdemu mordę. Może kurwa się tej umiejętnościami zestunować, no nie? I zająć się tym drugim, że jesteśmy otoczeni, to jest bardzo fajne. Widzicie, on tak nam łatwo nie ucieka, uderzając go pojedynczo. Może nie tak szybko i efektywnie, ale zawsze działa. Jeszcze chyba policja będzie bossem tutaj, nie jestem pewny. Wiem, że będzie ostatni boss oczywiście. O, ty jesteś wkurzony na mnie, ojej. Masz gówne na jej. Przypał. Uuu, czarna skóra dzielnica, Jesus fuck. Hop, ma butelkę. Rzucaj. Rzucaj. Dobrze. You missed, you missed. You fucking stupid. Die, you son of a bitch. A masz. No you. Uuu, nowa moc, to jest żyk. Co mamy back? Mam jeszcze żyk dodatkowo. Potem będziemy mieli oczywiście kupsko. Więc zajebiście. Masz? O, ho, ho, to jakieś gangi są, widzicie? Takie same kolory.
Oh, guys. Krzyżyk? No i? Tak sądziłem. No, dawaj. Syk, 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 tu, 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 piep. Oj, tu jest drugi boss. Wspomniałem o tobie. Chłop broni swojej dziewczyny przed nightclubem. Bardzo pewnie, ja to akurat szanuję. A ty, you fucking bitch, trzeba było sobie znaleźć chłopa lepszego. Mamy kubsko. Password pussycat. Śliczny. I wjeżdżamy pomału na teren ciężarówkowy. Truckyard, tak? Piszę dokładnie, truckyard, tak jest. I czekamy tej ciężarówki z początku właśnie. I to będzie nasz boss, panie i panowie. Ostatni, ta ciężarówka właśnie. Chłop ten, to jest ten chłop, który wcześniej, on po raz kolejny ucieknie do ciężarówki. I musimy teraz załatwić. To nie jest prostym zadaniem. Trzeba naprawdę uważać z tą ciężarówką, bo ona potrafi napsuć krwi niestety. Okej, okay, ja polecam tutaj robić kombosy, jeżeli możecie, ale ja polecam, wiecie, normalnie uderzać, normalnie bić, bo to jest najszybsze. A i tak, uwaga się nie skończy, dopóki ta ciężarówka nie straci życia, ta śmieciarka. Okej, okay, trzeba uważać na śmieci i to w sumie tyle. Easy robota. Myślę, że będzie cięższe. Ale na szczęście dorosłem i pograłem już trochę gier, więc... jestem zajebisty, co mam powiedzieć. No i to tyle. Fajnie było. I teraz nas policja chce zgarnąć, więc musimy się bronić. Więc brońmy się zatem. I aby nam się to udało. Chciałbyś takie umiejętności starych. I jest boss, uwaga, trzeba na niego uważać. I cyk! Ukończyliśmy pierwszą część, chobo. Bez śmierci żadnej. Wiem, na easy, a to nieważne. I trafiliśmy do więzienia, tak czy siak. I druga część, chobo, jest w więzieniu. To był chobo, panie i panowie. Zanim przejdę do mojej ulubionej gry farszowej, jaka kiedykolwiek powstała, chciałem wam powiedzieć o grach, które były bliskie mojemu sercu, które nie zagramy dzisiaj, ale chcę wam oczywiście pokazać. Znalazłem na głównej stronie wyspy gier dwie, to było Inventory, oczywiście, bardzo fajna gierka, i Boxhead. Boxhead Rooms, More Rooms, To Play. Te trzy gry tutaj były zajebiste. W Halloween nie grałem, ale te trzy gry na pewno wam polecam jeszcze oczywiście zagrać. Oczywiście na gry.pl, Ogień i Woda. Bardzo fajna gierka, że macie z kim grać. Super, naprawdę. Te gry, które właśnie wam wymieniłem, były moim zdaniem najlepsze ze wszystkich. A my przechodzimy do mojej ulubionej gierki. Jest to, panie i panowie, Super Doggy. Jest to przygodówka z platformowa. I historia polega na tym, że jest wielki kot, który pojwał wszystkie szczeniaki. I musimy walczyć z kotami i różnymi jego innymi minionkami, panie i panowie. I tu nie za bardzo mamy umiejętności. Na samym początku musimy zabrać 20 takich pudełek. To jest głośne. Możemy skakać pod A i możemy też atakować koty, skacząc na nie. Nie możemy tak naprawdę na razie atakować, bić ani nic. Musimy pozbierać sobie właśnie te chrupki i ubijać koty, jak tylko będziemy w stanie. Ta gra jest długa. Ta gra ma dużo poziomów. I mamy 3 życia. Będziemy mogli zabrać potem więcej. A jak je stracimy, to nie ma żadnych checkpointów czy zapisów, tylko musimy zacząć od początku. Przejście tej gry za dzieciaka zajęło mi strasznie długo. Nie macie żadnego pojęcia. Checkpoint, oczywiście. I lecimy dalej. Ciekaw, ile przejdziemy tej gry. Taka jest długa, więc jeżeli... O, właśnie dostałem teraz za serduszko. Jeżeli umrę, to oczywiście nie będę kontynuował, będziecie mogli sobie tę grę sprawdzić. Na tyle, ile dacie radę. Mamy super siup! Teraz możemy w końcu bić te wszystkie koty. I...
Apparently buchołówki też nie są za nami. Okej. I buchołówkę cyk. Pięknie. I musimy zbierać ponownie 20. Zbieraliśmy już 10, więc mamy 10. I pierwszy poziom mamy skończony. Pięknie. Poziomów, jak widzicie, jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 chyba boss, chyba że 13 to jest boss, nie jestem pewny. Nie pamiętam, przychodziłem to strasznie dawno. Jak grałem w tą grę, jak byłem dzieckiem, więc bierzemy dużą wersję tego, tych chłopków, to od razu mamy tą umiejętność. Zajęcie, jak grałem w tą grę, gdzie tylko mogłem, gdzie tylko byłem tak naprawdę. Gdzie nie było żadnych moich gier zainstalowanych i tak dalej, gdzie miałem kompa kogoś. Zawsze chodziłem na gry.pl i trzaskałem koty jak leci. Udało się, wow. Mogę tu wrócić? A nie wrócimy tam już na górę, no trudno. Omijaliśmy dwa. Bardzo tutaj się opłaca nie omijać niczego, ponieważ... Wiewiórka. Wiewiórki są tricky, bo one właśnie skaczą. Wiewiórka bez głowy, to jest przerażające akurat. Warto zbierać wszystko, ponieważ potem nam może w niektórych momentach tego braknąć i gra jest tak zrobiona, że jest wyliczone praktycznie wszystko tutaj, nie? Więc warto zbierać wszystko. Te poziomy nabrać wydają się oczywiście banalne, ale potem jest znacznie ciężej. Dalej nie wierzę, że dałem się walnąć na pierwszym poziomie, no ale... Tradycji musiało stać się zadość. Trzeci poziom. Lecimy. Puppy City. World 1, level 3. Lecimy, mamy teraz nowe umiejętności i mamy kolejne życie, mamy teraz 4. Oj. A, udało się, pamiętałem, że można pokucnąć. To jest słonecznik. Dziad strzela w nas z takimi, wiecie, kolcami. I to jest niefajne. Ale łatwo go na szczęście ominąć. Nie pamiętam, co była za umiejętność, ta chyba super oddech, czy super wdech, super wydech, coś tego typu. Tu sobie zaskoczymy, będzie prościej. Cyk, tego rozwalimy i tu sobie wskoczymy z powrotem, pięknie. Elegancko, za chwilę powinniśmy dostać to. Plus też wiecie, jak nie zdobędziecie wszystkich po kolei tych chrupków, czy chrupek, pudełek z chrupkami, to potem możecie mieć problem ogólnie, tak. Tak, jesteśmy jak Kirby. W tym momencie, au, to był błąd mój. Nieważne, powinienem go wziąć po prostu tak i tyle. No ale no cóż. Możemy wszystko tak naprawdę wziąć w nasze płuca, co jest super. Jesteśmy Kirby'm. Może Kirby 64 The Crystal Shard, jakoś się nazywała gra, ona jest tak zajebista, nie mam w jaki sposób ją zagrać. Nie mam systemu pod to. To się. Okej, przechodzimy na poziom 4, panie i panowie. Tropikalne góry, no tu się zaczyna robić dym. Muzyka w tygach jest tak niesamowita. O, i to mamy niebieskie. Niebieskie, pamiętam, to jest latanie. Że będziemy latać. I na niektóre chmury trzeba uważać, ponieważ niektóre chmury spadają sobie. Dlaczego, zapytacie? Bo mogą. I to jest, o widzicie, te na przykład spadają. A my musimy sobie to przy okazji. I postaramy się zdążyć. Kończy nam się. Dobra, udało się. Tutaj znowu spadają chmury. I mamy checkpoint. Okej, lecimy dalej. O, to nam mówi, że możemy kliknąć, ażeby przestać latać. To jest bardzo, bardzo przydatne. W niektórych momentach. Na przykład tutaj możemy sobie zatrzymać. Ło, wow, poszedłem na żywioł. Brakuje mi jednego. Będzie mi brakowało jednego, ponieważ zobacz, taki myk szalony, patrzcie. A nie włączyłem. Nie włączyłem mocy. Okej, okay, jeszcze raz. Tak, mamy te, co zbieraliśmy, to mamy zebrane. Nie musimy się martwić. To właśnie idealnie nam starczyło, żeby akurat tutaj wejść. Nieźle, okej. Okay. Idziemy sobie na dół oczywiście po to. No, tu jest. Mówię, ten poziom jest ciężki. Te pikane góry są serio ciężkie. I trzeba wiedzieć, co tutaj się robi. Okej, okay, lecimy kolejny poziom. Chyba są po trzy w każdym tym. Jeżeli to już pamiętam. Powinien być cztery światy, tylko mamy. Pomarańczowe koty trzeba uważać, bo one skaczą po prostu sobie. Więc mogą nas troszeczkę zmylić. My potrzebujemy super siły u góry, żeby dostać się po to serduszko dodatkowe. Ale u góry mamy super siłę już gotową, także musimy tam tylko wejść teraz. Zobaczymy, czy to będzie problemem. Nie powinno. A,
A, nie będzie problemu, zobaczcie, mam tutaj wejście już gotowe, eleganckie. Oczywiście tak, te chmury będą... Au, 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 kocie. Te chmury będą spadać. Specjalnie. Okej, okay, psyk. I mamy serduszko, mamy full zdrowia. Tak to ja mogę żyć. I oczywiście jak widzieliście, na przykład to latanie trwa 10 sekund, a super siła i super oddech trwają po 20. Więc trzeba na to też mieć... Też to coś trzeba na to uwagę jak najbardziej. Okej, okay, to sobie wyjdziemy, zrobimy. No to będziemy mieć super oddech za chwilę. Checkpoint kolejny. Pięknie, brakuje nam jednego, żeby mieć super siłę. A super siła już wiecie, patrzcie. Różne rzeczy przydają się w różnych etapach po prostu. Na przykład w późniejszym etapie już super siła aż tak się nie przyda, że będzie wiecie, kamień lub miejsce, w którym będziemy musieli tego użyć. Czy ja się mogę do tego odbić? Tak. Jak to zrobić, zapytacie? Mamy tutaj latanie. Aha. Okej. Okay. Ja pamiętam, że jeżeli byśmy zebrali inną supermoc podczas posiadania, podczas włączonej innej mocy, to nam się to zamienia. Trzeba to też uważać. I ostatni poziom w tropikalnych górach. Jest tutaj ten skok, właśnie chyba z... stęczy. Właśnie, to jest chyba ten skok, tak, no. To jest ten skok, który jest naprawdę ciężki. Jak na moje oczywiście. Nie wiem, po prostu to jest super oddech, to naprawdę. Dobra, YOLO! Udało się. 3, 2, 1. I musimy uciekać. A, super siłę mam. No właśnie, o tym mówiłem. Mi się chyba zmieniło. Miałem super oddech przed chwilą. Au! Chyba mamy u góry latanie. Nie za bardzo będziemy mogli go zebrać. Dobra, super siłę mam. Pyk! Pistko, to. Nie wiem, czy nie będziemy mieli za chwilę... A, tu jest... Nie, myślałem, że tu jest latanie, okej. Okay. Schodzimy na dół. Grubasa kota trzeba rozwalić. Tego się nie zbierzemy. No, widzicie? Nie pamiętam wszystkiego i nie zbieram wszystkiego, co jest moim zdaniem osobistym minusem. Poczekam tylko kota, bo chcę to zebrać. A, nie musiałem nawet. No cóż. Okej, okay. Ja te ptaki trzeba uważać, bo one rzucają bomby. Nie pamiętam, jak jest tutaj walka z bossem. Wydaje mi się, że ciężka była. Mogę się oczywiście mylić. Nie mam jak tego zabrać. Bo ten kot mi wcale nie pomaga w mojej tutaj misji. No trudno. Dobra, latanie i lecimy do przodu. Mamy życie, mam 5 żyć z powrotem, bo przed chwilą nam się umarło raz niestety. I finish! Super mocą, pięknie. I mamy poziomy lodowe, które są paskudne. Snow Island, tyle pierwszy. Tylko te akurat nie są zagrożeniem, ponieważ one wiecie, zatrzymują się, uderzają, więc to jest najlepiej dla nas, że tak się dzieje. A nie zdążyłem na tą platformę, trudno. Teraz zdążę. Dobra. Cyk. I zbieramy teraz czerwone. Czerwone to, jeżeli pamiętam, był laser. Więc może być ciekawie. Nie wiem, czy nie powinno być platformy. Chociaż nie, czekajcie, bo tu jest latanie. Nie wiem, czy latanie nam się przyda jakoś zbytnio, więc pójdę sobie to zebrać. Bo chyba to po to jest. Okej. Okay. Zebrane. No to teraz... O, to się pojawia po raz kolejny, o tego nie wiedziałem. Spoko. I przez checkpoint nam... może też przechodzą, także tak jest spoko. Ominiemy sobie loot, całe szczęście. Oh shit, Jezus moja, no i tu... Nie macie pojęcia... Nie macie pojęcia, jaka to jest tragedia tutaj. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Cyk, 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 cyk. Yes, udało się, dobra. Nie, bombę rzuci na łeb. Aj. Przewidział mnie. No trudno. Dobra, i za chwilę będzie mi laser. Dokładnie się poziom skończył, no ale. Ale mamy laser. Ciekawe, że tą grę przejdziemy. Byłoby fajnie. Psyk! Psyk, pingwinie! Nie ma! Nienawidzę tych poziomów lodowych, one są tak paskudne. O, tak, latanie, poproszę latanie, Jezus, jak dobrze, tak, 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 tak. Latanie jest najlepsze, mogę wszystko po prostu sobie ominąć. I cyk, checkpoint, pięknie. No i tu musimy przed kulą uciekać. Jeszcze mamy tych dziadów po drodze. Mamy latanie, więc co zrobimy? Ominiemy ją sobie.
A, jeszcze dostałem od niej, no świetnie. Wezmę sobie to, widzicie? Dostaliśmy lasa i nam się wyłączyło latanie. Oh well. Będziemy że dostać jeszcze raz, bo padniemy. Dobra, nie idzie źle. I jest finish. Jeszcze raz o trzeci chyba, czy to już zamek? Nie, jeszcze trzeci nam został. Dobra. I znowu mamy danger. Ale teraz ten danger jest większy niż był przed chwilą. I umarłem. Bo jestem za kulą. Way to git. Nie będzie nowej, jeżeli pamiętam. Way to git. Nie mam czego się obawiać teraz. Wypsułem grę. Jestem z tego powodu szczęśliwy bardzo. Super. Bref. No tak, ale tego nie rozwalimy już. Potrzebujemy super siły z góry. Niestety. No cóż. Musimy się tu dostać jakoś. Ten ptak wcale nie pomaga. Trudno. Udało się, dobra. Zajebiście, tracimy sporo zdrowia, ale miejmy nadzieję, że dostarczy nas za tę walkę. Jeżeli do niej dotrwamy, oczywiście. I jest checkpoint. Idziemy dalej. Oj, są te kolce pierniczone. Nienawidzę ich. Klikałem guziki i odpaliła mi się umiejętność. Lecimy. Mamy dwa życia. Nie wiem, czy jest zerowe, nie pamiętam. Możliwe, że tak. Już. No nie da się funkcjonować na tym lodzie, nie? Lód w każdej grze jest paskudny. W każdej! Jezus Maria, okej, udało się. Ja po prostu mogę iść, nie muszę czekać. Jest finish, okej. Mamy zamek. Mamy zamek. Lord Claw's Castle. Level 1. Widzimy psów więzione i co możemy mieć pod żółtymi? Całkowicie szczerze, nie pamiętam, także zobaczymy. O właśnie, skoczyłem do góry, bo chciałem na wiórkę skoczyć i się nadziałem na tego pana. Oh well. Jak mam się na górę dostać, proszę bardzo. No tu jest latanie, spoko, ale... Miosę od niego, czekaj, czy zdążę. Tam na lewo. Come on. Yeah, zdążyłem. Mam super siłę, nie wiem po co mi super siła. Ale okej. Nie wiem, czy je zepsułem, nie wiem, czy miałem po prostu na pewno teraz nie cisnąć. Dodatkowe zdrowie zebrałem. Życie. Zajebiście. Chyba nie. Mamy checkpoint. A Jezus, moja... Kliknij to S, dziękuję. Z jakiegoś powodu nie mogę kliknąć tego... A, super speed! Okej, ma sens. Czyli mieliśmy speeda w tej grze, no to ma sens jak najbardziej. Panie Królik. O, pięknie. Dobra, pierwszy poziom załatwiony. Widzicie, te poziomy nie są łatwe tutaj, w tym zamku. Lord Claw's Castle, level 2. Lecimy. Damy radę w tym odcinku, nie ma co. Fajnie będzie przejść właśnie z super drugiego. Na zakończenie flasha. Mega fajnie. Dobra, panie kocie. Mr. Cat, proszę przestać. Jezus, spaja. Wszystkie koty z każdej krainy, nie? Jeszcze dodatkowo, więc świetnie po prostu. Dobra, proszę mnie nie gnieść, proszę mnie nie zjadać. Dziękuję bardzo. Jestem już takim graczem, że jak widzę takie rzeczy, wiecie, gdzie te koty się poruszają, to się zastanawiam, czemu się one poruszają, w sensie, o mój Boże. W sensie, gdzie jest mechanizm do nich, no nie? Dobra, jeszcze raz na spokojnie, musimy się zmartwić niczym. Po co sobie przejdziemy. I będziemy szczęśliwi. Yeah! Dobra. Ciśniemy do przodu, nie ma co. Tu padliśmy, brzydko. Mamy checkpoint, okej. Okay. Po tym levelu będzie chyba walka już z bossem. Albo coś jeszcze będziemy musieli zrobić. Nie pamiętam dokładnie. Latanie zawsze spoko. Ten super speed jakoś nie pasuje. Dziwne jest. Wolę sobie poziom przelecieć. Okej, okay, tu sobie... O! Uzupełnimy zdrowie. No, panie tropikalny kocie, nie ma. Shit, shit! Średniego skoczenia nie doskoczyłem. I mamy ostatni poziom przed nami. Holy shit! Boss Battle, level 3.
Siema, typie. Ale walka będzie prosta, mi się wydaje, bardzo. No, panie Klo. Widzimy się po raz. Musimy idealnie na głowę skoczyć. Chyba, że czasami nie mogę. Oj, teraz usuwa ten, podłogę. Przerąbana. Akurat się kończy, jak ta podłoga wraca. Znowu? A mogę takie coś zrobić? Mogę. Nice. Chyba nawet o to chodziło. Oh shit, oh shit! Udało się, dobra. Żegnam pana. Ała, ała, dostałem laserowe oczy. Spoko. Były cały czas tu po prostu. Och, te flashowe gry stare. Ojejku. Super bref. Muszę brać jakiegoś tego hopa i w niego wciskać tym. Styk. Dobra. Panie Klo. Lecimy z tobą. O, zdążyłem, wow. Oj, super siła teraz, by wpieprzyć na koniec. Pięknie. Żegnam pana. Miło było. O, się teraz umrę. Nie będzie miło. I... udało się. I gra ukończona. Wszystkie szczeniaki zostały uratowane, a my jesteśmy bohaterami. Wow, udało nam się ukończyć super takiego bardzo w szybkim czasie. Także cóż, dziękuję wam za ten nostalgiczny trip ze mną. Pamiętajcie, powtarzam po raz kolejny, dzisiaj macie ostatni dzień, w którym możecie zagrać jakiekolwiek gry flashowe na internecie, łącznie z Happy Wheels. Łącznie z Happy Wheels. Także dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, na razie, cześć, pa, i zapraszam was do grania w gry flashowe, subskrybowania, lajkowania. I na kolejne filmy was zapraszam, trzymajcie się, pa, pa.